na out, a tutaj nie ma tego stempla, nie ma tego w środku zablokowania. No i teraz wreszcie wychodzą z dobrą akcją Poloniści. Już jesteśmy w polu karnym Widzewa. Hołota. Uwaga, szansa i to jest gol samobójczy. 1-1, 34 minuta spotkania. Samobójcza bramka. Powiem szczerze, byłem zaskoczony, że chyba to był Przybecki, który decydował się na strzał za szesnastki. Chyba stał za 16 metrem takiego zwoleja po tym dośrodkowaniu tutaj Hołoty z prawej strony, który bardzo wysoko by ta piłka wisiała. Wydawało się, że nie ma już szans, że ta akcja się nie zakończy, ale ile szczęścia czasami trzeba, albo wystarczy mieć, żeby też piłka wpadła do bramki. Tutaj mamy tą powtórkę, to dośrodkowanie. O, i tutaj to był strzał. Wystawił nogę Kaczmarek. Tak, Kaczmarek strzelcem samobójczego gola. No, wydawało się rzeczywiście, że już z tej akcji nic nie będzie, bo to dośrodkowanie Hołoty też było takie bardzo wyrzucające. Gdzieś tam prawie poza pole karne. Dobrze też Wszołek był ustawiony. Gdyby oczywiście Kaczmarek tego nie dotknął, miałby sytuację Wszołek. Pytanie, czy...